Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak gromadzę dane odnośnie temperatury w moich układach centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przy pomocy takiego modułu Wi-Fi, do którego mogę podłączyć 8 czujników temperatury, jestem w stanie co 10 minut zapisywać dane w tych 8 punktach. Dane, które zgromadzę, wykorzystam do przygotowania wykresu temperaturowego na poszczególnych urządzeniach w układzie i będę mógł zoptymalizować pracę tego całego układu. Dodatkowo w filmie pokażę Wam wykres jednego dnia. Jest to październikowy, słoneczny dzień. Jak te właśnie elementy układu pracowały. Zapraszam na film. Dość długi czas szukałem takiego sprzętu, żeby mógł kontrolować w kilku miejscach temperaturę i zapisywać ją, tworząc wykres. Urządzenia tego typu są dość drogie, jeżeli chodzi o zastosowanie profesjonalne. Do amatorskiego wykorzystania znalazłem takie urządzenie, które potrafi obsłużyć 8 czujników temperatury. Dodatkowo można z tego urządzenia wyłączać i włączać przez Wi-Fi, przez internet, urządzenia, które nie zużywają więcej niż 10 amper prądu. Takie przełączniki często używane są do zdalnego sterowania roletami i innymi urządzeniami, które są potrzebne w automatyce domu. Do tego czujnika został zamontowany pakiet 8 czujników temperatury na przewodzie. Na samym początku podłączyłem zasilanie. Jeżeli chodzi o te urządzenie, no to trzeba odpowiednio fazę L i N podłączyć, dlatego użyłem kabla z wtyczką na bolec. Chodzi o to, żeby nie dało się odwrotnie wpiąć w gniazdo tego urządzenia, żeby cały czas faza była na odpowiednim przewodzie. Ja zakupiłem urządzenie, które posiada 4 przewody 5-metrowe i 4 przewody 2-metrowe. Urządzenie, żeby komunikowało się z naszą aplikacją i z serwerem, gdzie zapisywane są dane, musi być w obrębie silnego sygnału Wi-Fi, żeby po prostu nie było przerw w zapisywaniu danych. Program, który komunikuje się z tym modułem, jest to program Supla. Trzeba go zainstalować, założyć konto w tej aplikacji i na serwerze tego programu dane odnośnie temperatur będą gromadzone. Można też zalogować się na stronę internetową i też odczytamy te dane. Do konta są przypisywane tego typu moduły. No i tutaj wspomnę tylko, że tych modułów jest mnóstwo i są one odpowiedzialne właśnie za automatykę w domu. Czujniki w aplikacji są wyświetlane za koleją, dlatego brałem jeden czujnik do ręki, nagrzewałem go, sprawdzałem, który to jest czujnik i opisywałem, tak żeby potem nie było problemu, który czujnik gdzie jest. Gdy już miałem wszystkie czujniki ponumerowane, zainstalowałem te czujniki w odpowiednich miejscach na instalacji solarnej, centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Pierwszy czujnik podłączyłem na powrót z instalacji solarnej. Chodzi o to, że chcę wiedzieć, jaka temperatura powrotu wraca z powrotem do kolektorów, żeby się nagrzały. Czujnik drugi zamontowałem na dole w zbiorniku. Jest to 1/4 wysokości od spodu zbiornika. Czujnik trzeci zamontowałem w środku zbiornika i opisałem go zbiornik 1/2 wysokości od dołu. Czwarty czujnik zamontowałem na wysokości 3/4 zbiornika od dołu, czyli ponad tym czujnikiem mamy około 25% pojemności zbiornika, a poniżej 75% wody w zbiorniku. Piąty zamontowałem na rurze, która doprowadza ciepłą wodę do wężownicy solarnej. Szósty czujnik zamontowałem na zasilaniu wężownicy kotła gazowego. Siódmy czujnik zamontowany został na powrocie z centralnego ogrzewania. Ósmy czujnik został zamontowany na zasilaniu do centralnego ogrzewania. I tutaj jeśli chodzi o te dwa ostatnie czujniki, no to one zarówno pokazują temperaturę, jak grzeje piec, jak i też pokazują temperaturę, jak grzeją kolektory solarne, ten układ centralnego ogrzewania. Zrobiłem to w ten sposób, ponieważ zabrakło mi dwóch czujników, żeby rozdzielić
listą. Mając czujnik na powrocie z układu solarnego, będę wiedział, czy grzał solar, czy piec. I teraz przeanalizuję Wam jeden dzień z pracy mojej instalacji. Będzie to od godziny porannej do wieczora. Tak jak tutaj widzicie, były przerwy w zapisywaniu informacji do wykresu. Po zmianie IP na stałe, tak jak widzicie, nie ma tych przerw. Informacje są zapisywane co 10 minut. No i muszę powiedzieć, że szkoda, że nie ma możliwości zmiany zapisu, na przykład, nie wiem, co minutę. Ale jeżeli chodzi o taki wykres ogólny, no to co 10 minut w zupełności mi wystarcza. Napiszcie w komentarzu, czy wy znacie jakieś inne urządzenia, które w podobny sposób gromadziłyby dane. Do każdego czujnika możemy sobie ten wykres zobaczyć na stronie internetowej albo w aplikacji, żeby bardziej zobrazować Wam, jak ten dzień przemijał i wyjaśnić dokładnie, co się działo, no to mogę sobie te dane zrzucić do pliku Excel. W programie Excel mogę wszystkie te dane wyświetlić na jednym wykresie i dokładnie omówić, co się działo. Jeżeli chodzi o dzień, w którym były zgromadzone te dane, no to był dzień, cały dzień praktycznie słoneczny. Poza tam malutkimi chmurkami, które kiedyś się tam pojawiły. Zbiornik to jest 250 litrów. Tak jak widzicie, praktycznie był wykorzystany w 3/4%. Zostało może w środku 80 litrów, wody 42 stopnie. Temperatura na zewnątrz, no to rano było minus 2 stopnie i w południe około 8 stopni. Panele, które nagrzewały tą wodę i centralne ogrzewanie, to jest 4 kolektory ustawione na południowy wschód. Pod wykresem znajduje się legenda, który kolor do którego czujnika został przypisany. Kolory zostały przydzielone automatycznie. Jeżeli chodzi o czujnik B5, który był zamontowany na zasilaniu wężownicy ciepłej wody użytkowej, od godziny 9:40 ten solar zaczął działać i pracował do godziny 11:17, żeby grzać wodę. I tutaj widzimy taki dramatyczny spadek temperatury w dół. Wtedy zawór trójdrożny został przełączony i zaczął ogrzewać centralne ogrzewanie. I praktycznie od godziny 11:20 do 15:40 utrzymywał na grzejnikach temperaturę między 34 a 28 stopni. Jeżeli dalej obejrzymy sobie, jakie temperatury zostały uzyskane w tym czasie, to jest od 8:30 do 11:20, no to cały zbiornik od dołu jest napełniony wodą o temperaturze 48 stopni. Jeżeli później zobaczymy sobie, jak te temperatury spadały w zbiorniku, no to po pierwszej kąpieli około godziny 18:00 temperatura na czujniku B2, czyli w 1/4 odległości od dołu, spadła do około 20 stopni. Później około w pół do 10:00 wykąpały się następne dwie osoby i temperatura spadła w połowie zbiornika do 17 stopni. Też spadła temperatura na tym zbiorniku na samym dole. Czujnik, który był zamontowany najwyżej w zbiorniku, zanotował spadek z 47 do około 39 stopni. Czyli mamy jeszcze jak gdyby 25% wody, która ma 39 stopni. Myślę, że jeszcze jedna osoba mogłaby się ukąpać, ale tak jak widzicie, zbiornik został wyzerowany po jednym dniu użytkowania. Jeżeli chodzi o układ centralnego ogrzewania, to są czujniki B7 powrót i B8 zasilanie. No to o godzinie 6:30 piec zaczął grzać. Ma ustawioną temperaturę, że nie może przekroczyć 40 stopni i grzał przez godzinę, tak żeby podnieść temperaturę o około 1 stopień. Czyli na grzejnikach temperatura była 40 stopni. Jeżeli chodzi o piec, no to największą sprawność on ma właśnie przy takiej temperaturze cieczy w grzejnikach. Czyli cała jak gdyby para się skrapla, oddając ciepło do grzejniku. Jeżeli ta temperatura by była większa, no to ta sprawność by spadała. Czyli więcej pary by po prostu ulatywało kominem, a razem z parą ciepło, które można by było odzyskać. W dalszej części dnia kolektory grzały zbiornik aż do godziny 11:20. Po osiągnięciu w zbiorniku 48 stopni, bo tyle ustawiłem, chodzi o to, żeby solary nie grzały do wysokich temperatur.
kolektor zimą, ponieważ wtedy jak gdyby okolica tych kolektorów jest znacznie zimniejsza. W tym dniu było to około 2 stopni i są bardzo duże straty do toczenia z tego kolektora. Jeżeli będziemy grzali na przykład zbiornik do 60 stopni, no to te panele będą miały sprawność znacznie mniejszą niż gdybyśmy grzali zbiornik do 40 stopni. Dlatego moim celem było odzyskanie jak najwięcej ciepła ze słońca. Jeżeli chodzi o tą temperaturę 48 stopni na zbiorniku, no to dla mnie ona jest wystarczająca, bo teraz tak jak widzicie starczyło to na cały dzień. Piec nie musiał dogrzewać ciepłej wody użytkowej. Ktoś może pomyśleć, że 34 stopnie na grzejniku to jest bardzo mało. Ja tylko muszę dodać, że jest to 11 grzejników, z czego 3 są ustawione na dwójce, czyli można powiedzieć, że są odcięte, ale pozostałe grzejniki to też jest duża instalacja. I jeżeli te grzejniki przez 4,5 godziny są ciepłe, mówię tutaj o 30 stopniach, no to podgrzeją one temperaturę w domu od 1,5 do 2 stopni. Jeżeli chodzi o tego typu moduł, no to trzeba te czujniki wlutować na płytkę PCB. Dlatego ja zamówiłem gotowy już, podałem tylko długości przewodów i tak jak widzieliście w filmie, przyjechało to dla mnie już złożone. Jeżeli macie innego typu sprzęt, który podobnie gromadzi dane, no to proszę napiszcie w komentarzu. Ja zapraszam Was na film, jak montowałem kolektory słoneczne. Cześć!